Cześć, tu Ernest! Dzisiaj o 15 na światło dzienne wyjdzie nowy zestaw misji o nazwie Splay and Pray. W tym filmiku pokażę wam wszystkie potrzebne lokacje oraz kilka podpowiedzi, dzięki którym z łatwością wykonacie wszystkie zwykłe wyzwania oraz prestiż. Jeśli ktoś z was dalej nie jest pewien, o co chodzi z misjami, to wszystko wyjaśniłem w tym oto filmiku. Okej, w zwykłej edycji tej misji będzie w sumie 7 wyzwań, czyli celów, z czego aż 3 cele będą wymagały znajomości dokładnych lokacji. Zanim jednak wystartujemy, to pamiętajcie, że misje działają w ten sposób, że na początku jest dostępne tylko kilka celów. Aby odblokować następne cele, czyli wyzwania, trzeba wykonać te, które już są dostępne. Dobra, jeden z pierwszych celów rozkazuje nam namalować graffiti na fontannie, na dźwigu złomowym oraz na automacie. Zanim wystartujemy, to koniecznie wyekwipujcie dowolne graffiti w dowolnym polu emotek, aby później nie szukać. Teraz pozwólcie, że pokażę wam potrzebną lokację. Dźwig złomowy znajdziecie w rozlożach rupieci. Dźwig znajduje się na platformie. Jest duży, żółty i łatwo jest go zauważyć. Wystarczy tutaj podejść i postawić graffiti. Gdziekolwiek, byle na dźwigu. Fontannę za to znajdziecie w Mega Markecie. Między innymi na środku tego centrum handlowego jest modernistyczna fontanna. Tutaj także nic trudnego. Wystarczy namalować dowolne graffiti, które przygotowaliście sobie wcześniej. Automaty to już trochę inna sprawa. Mimo tego, że znamy wszystkie możliwe lokacje, w których mogą się pojawić, to trochę trudno jest je znaleźć. To, czy one się pojawią w tych miejscach, jest kwestią loterii. Automat może pojawić się praktycznie w każdym miejscu na mapie, ale zdecydowanie największą szansę na automat macie w nazwanych miejscach. Kolejny cel, do którego przyda wam się znajomość lokacji, brzmi: namaluj graffiti na 3 różnych stacjach benzynowych. Na mapie jest w sumie 7 stacji benzynowych. Byłoby ich więcej, gdyby nie wykrzywione miasteczko, ale wracając to, po obu stronach mapy są przynajmniej 3 stacje benzynowe. Teraz widzicie wszystkie te lokacje zaznaczone na mapie. To wyzwanie z łatwością można wykonać w jednym meczu. Oto przykładowa ścieżka, którą przejdziecie obok 3 różnych stacji benzynowych. Polecam oczywiście naparzankę, ponieważ w naparzance jest odradzanie. Obok stacji benzynowej w przyjemnym parku jest jedna przy drodze, a trzecia jest przy hali sportowej. Następne wyzwanie, które chciałbym omówić, wysyła nas w poszukiwania zagubionych sprayów. Mogliście już zauważyć, że w różnych miejscach na mapie pojawiło się graffiti postaci z 4 sezonu. Te graffiti są podpowiedziami co do lokacji sprayów, ale ja mam dla was oczywiście już dokładne lokacje. Jest ich w sumie na mapie aż 8, ale do wyzwania potrzebnych jest tylko 5 lokacji, więc wybór należy do was. Oto przykładowy zagubiony spray. To po prostu puszka po sprayu. Ten spray akurat znajduje się przy złomowisku na pustynnej części mapy. Następna puszka skrywa się w podziemnej bazie, która skrywa się pod zniszczonym domem, na wschodniej krawędzi mapy. Można wejść tutaj przez schody w domu. Kolejna puszka jest pod mostem przy wulkanie. Następna skrywa się w parasolce. Naprzeciwko tego graffiti leży puszka w rogu przy beczkach. Spray jest też w rupieciach, dokładnie w tym oto miejscu. I to już jest 5 lokacji, ale jak już mówiłem, są jeszcze 3 inne. Warto je znać, bo to, na które polecieć, zazwyczaj zależy od naszego busa bojowego. Pod zamrożonym wodospadem jest jeszcze jeden spray. Następny spray skrywa się za drewnianą ścianą w szemranych szybach. Ostatnia puszka leży sobie tutaj. W zwykłej edycji tej misji jest jeszcze kilka innych celów, ale to stare powtórki, jak na przykład zadaj obrażenia strukturą wroga miniganem, co chyba jest jasne i proste. Wystarczy miniganem postrzelać do struktur wroga. Do tych wyzwań polecam oczywiście naparzankę. Teraz przejdźmy do prestiżowych celów tej misji. Jeden z prestiżowych celów zleca nam przeszukać skrzynkę w kontenerach z oknami. Kontenery z oknami to zwykłe kontenery, na których zostało namalowane graffiti okna. Dwa takie kontenery znajdziecie pod wulkanem. Następny jest w przystępnym składzie na ciężarówce. Kolejny niedaleko, w fabrykach. Jeszcze dwa są obok siebie, na zimowym terenie w tych oto dwóch miejscach.
Ostatni taki kontener jest na pustynnym terenie. Tutaj wybór należy także do was, ale polecam oczywiście miejsca, które są rzadziej odwiedzane przez graczy, czyli wulkan, złomowisko i to miejsce na zimowej części mapy. Kolejne prestiżowe wyzwanie, wymagające znajomości pewnych lokacji, wysyła nas w odwiedziny dwóch billboardów pokrytych graffiti w jednym meczu. Są tylko dwa takie billboardy na mapie, więc to będzie proste. Oto pierwsza lokacja. Wystarczy przejść obok tego billboardu. Następny taki billboard jest tutaj, tuż przy wyjściu z szemranych szybów. Reszta tych wyzwań to typowe, jasne wyzwania, które polecam wykonać na naparzance, dlatego nimi się już nie zajmiemy. Ale rzućmy okiem na ten oto ekran wczytywania. Ten ekran wczytywania prawdopodobnie, ale to nie jest pewne, otrzymamy po wykonaniu wszystkich zwykłych celów tej misji. Po odblokowaniu tego ekranu wczytywania otrzymacie możliwość zebrania sekretnej gwiazdki. Dzięki ukrytej lokacji wiemy, że gwiazdka pojawi się gdzieś w tym oto miejscu, w widelcu i nożu przy zgubnych ziemiach. To jednak, jak już mówiłem, nie jest pewne. Dam wam znać w przypiętnym komentarzu, jak tylko poznam szczegóły sekretnej nagrody w tym tygodniu. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w Wysie Bojowym!